Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Ile czasu mija od 15:20 do 18:10? Proponuję rozpisać to na godziny, czyli od 15:20 do 16:20 mija 1 godzina. Od 16:20 do 17:20 kolejna godzina. Od 17:20, ale już do 18:10 to już mijają minuty. Ile ich jest? Od 17:20 do 18 to jest 40 minut i 10 to jest razem 40 plus 10 to będzie 50 minut. Czyli wychodzi nam 2 godziny i 50 minut. No i może to już być nasza odpowiedź, ale czasami w zadaniach jest pytanie, ile godzin mija, czyli konkretna jednostka. Więc warto jest nauczyć się zamiany minut na godzinę. W naszym przypadku mamy 2 godziny 50 minut, czyli 2 całe godziny bez zmian. Zapisujemy kreskę ułamkową. Godzina ile ma wszystkich minut? 60, więc w mianowniku zapiszemy 60. Natomiast my mamy tylko 50, więc jest ułamek 50/60 godziny. No i teraz warto byłoby skrócić. Liczbę 50 i 60 możemy podzielić przez 10. Tak, czyli mamy 50 na 10 to jest 5, a 60 na 10 to jest 6, czyli wyszło nam 2 godziny i 5 szóstych godziny, 2 i 5 szóstych godziny. I taką odpowiedź też możemy postawić. Od 15:20 do 18:10 mija 2 i 5 szóstych godziny. Dziękuję i życzę miłego dnia.